Rozmowa dwóch żuli. Ciekawe, dlaczego dali mi ksywkę gin. Pewnie dlatego, że wszystko mogę. Nie, Mieciu. Po prostu, gdy tylko ktoś odkręca butelkę, ty od razu się pojawiasz. Siedzi chłopak z dziewczyną na łóżku. Chłopak płacze. Dziewczyna go tuli i mówi. Nie przejmuj się. Mały ptaszek to nie taka tragedia. A on odpowiada. A ja bym wolał, żebyś nie miała w ogóle. Teściowa dzwoni do Zięcia. U mnie w mieszkaniu czuć gaz. Co robić? Mamusia jest kobietą wierzącą. Niech mamusia zapali świeczkę, pomodli się. Co mówi mąż do żony, jak skończy na jej twarzy? Kochanie, miej dzieci na oku. Pacjentka do lekarki. Mój mąż ciągle chce seksu, nie daje rady. Co ja mogę mu dać? Na to pani doktor. Proszę mu dać mój numer telefonu. Panie Stefanie, jak panu nie wstyd? Pięćdziesiąt lat pan z żoną przeżył, a teraz ją pan zostawił i ożenił z jakąś dwudziestolatką? Czyś pan zwariował? A czego się pan czepia? Wie pan, jak to co wieczór z żoną było? Walidol jej podaj. Herbatki przynieść. Przykryj, odkryj. Przełącz kanał w telewizji. A z młodą to tak. Wieczorem wyjdzie, rano wróci. Człowiek całą noc spokojnie śpi tato w telewizji mówili że alkohol podrożeje czy to oznacza że będziesz mniej pił nie to oznacza że będziesz mniej jadł rozmawia dwóch kolegów życie bywa przewrotne miałem wszystko dom pieniądze samochód miłość cudownej kobiety i nagle co się stało moja żona się o tym dowiedziała siedzi dwóch pijaczków w knajpie ostro piją około północy wiesz stary muszę już iść a daleko masz? Nie, na Donalda, tu zaraz obok. Tak? Ja też mieszkam na Donalda. Dwanaście. Co ty? To jesteśmy sąsiadami. Ja pod dwójką na parterze. Zaraz, to ja mieszkam pod dwójką. Chwila, Jacuś? Tata. Rozmowa dwóch kobiet. I co słychać? Jak twój nowy związek? Nie uwierzysz. Ten dziad mnie rzucił i zostałam sama z mężem. Rozmowa ojca z dzieckiem. Tato? Ty też chodziłeś do mojej szkoły? Tak, w tym samym czasie, co ty tylko 35 lat temu. A co? Bo moja nauczycielka powiedziała dzisiaj, że takiego debila jak ja nie widziała od 35 lat. Płaci pani mandat 500 złotych. A mogę w naturze. Co to jest w naturze? No, ściągnę majtki i panu dam. Ale ja nie potrzebuję majtek.